filme mes norime parodyti mūsų bendro darbo vaisių. Psichologijos ir anglų kalbos pamoką, tiksliau jos ištraukas. Ir norėtume pabrėžti, kad pamoka vyksta Lenkų mokykloje, todėl pamokoje skandės anglų ir Lenkų kalba. We have to start our lesson from a very short film, and the aim of just this presentation would be to say what is the subject of the lesson. What sort of film is it? It's about relationships. Relationships. Yeah. Probably also one form of communication. Communication. What types of communication could you see? Look at the definitions. Who can read it loudly, please? Porównać te dwie definicje. Co w jednej załączone? Czego może być drugi brak? Na co jedna zwraca uwagę, a druga nie zwraca uwagi? W pierwszym to jest działanie świadome, które my sami chcemy. Tak. A w drugim że to zależy także na przykład ton głosu, także tak samo ekspresja oczu, na przykład kontakt. Pierwsza jest bardziej ogólna definicja, tak? W ogóle o komunikowaniu, o całym procesie. Druga bardziej zwraca uwagę na komunikowanie niewerbalne, to znaczy to, co się dzieje bez słów. I zwraca uwagę na to, że my dużo czasu poświęcamy właśnie temu komunikowaniu niewerbalnemu. No i teraz wtedy może bardziej szczegółowo nie będziemy rozmawiali o tym komunikowaniu niewerbalnym. To znaczy przy pomocy, jak widzicie. Kontakt. Tak? Oczu, dalej co jeszcze? Głos, wyraz, jak się ubieramy, jak się zachowujemy, jakie znaki ciała. And body language. So just in this task you have to match just that with parts of the body. At the beginning? Okay, so what can we have, for example, what can we shake? So have a look at the first one, onwards, the second one, and individually you have to write. Okay, you can look at, watch the film, okay? So look at some just signs and you can complete. Maybe it would be easy, okay, to do. This way, you will be able to check how good you are at guessing the meanings of gestures. And after a short pause, I will tell you what that particular gesture means. You should also try to interpret gestures in clusters so that you would be more accurate as to what they mean. For example, when you see a person with folded arms and crossed legs, then it almost always means that that person has a negative attitude or feels insecure. Some people might use open palms intentionally, but they will still be caught because of the incongruence with the rest of the body. What can we cover, Marek? Mouth. Okay, so what does it mean for open? When do we use it? When we laugh. Laugh, for example, loudly or yawn. Okay, so just sneeze, maybe sometimes, or tell. A fault. What people fault? Who knows? Hands and legs. Jeden drugiemu zadajecie pytanie, które jest tutaj wydrukowane wyżej. Nie odpowiedzcie na to pytanie. My będziemy zbierali dane eksperymentalne. Jaki kolor mają drzwi do twojego domu? Сюда. У меня где-то трзецы, трескавковые леды, то там, где посередку прям. Леда твой фокус, с небесным тапетом, ружовый пятый, либо побрыж, сапки, червоный, друзом, дружеским тле. Трохи до гуры, вправо, так чи не? Так. Use the body text. And what do you have to do?
You have to use verbs in brackets in the right form. Just the shape should be present. You have got the task. And now, Dr. Chris, what is your opinion of this lesson? Express your opinion. How did you feel? What was new, for example? What can you say about the lesson? Because two subjects were combined today. It was integration of two lessons. Which one? Which lessons? English and Trochę za dużo i to raptem wszystko tak. I troszeczkę poprętało. I troszeczkę poprętało. Tak, bardzo dobrze było. Że pani dobrała po prostu słownictwo. To no o, jeszcze więcej. Dzisiaj pojawia się nasza dyskusja. Kur viskas baigėsi? Moksleiviai gavo namų darbams perskaityti tekstą apie gestų vartojimą skirtingose kultūrose. Jie turėjo atlikti uždavinį palyginti panašumus ir skirtumus tose kultūrose ir buvo vertinami pažymiais. Ir kaip jiems sekėsi? Manyčiau, kad susidorojo puikiai su savo atliktu darbu ir gavo neblogus pažymius. Tai bendrai paėmus mes sutinkam su vaikų išsakytom nuomonėm apie šią pamoką, ar ne? Taip, manyčiau, kad taip, darbas nėra lengvas. Kaip mokytoja galiu pasakyti, kad yra sunku ganėtinai, bet yra labai prasminga.